stały czytelnik MMA News, Marcin Held, witam. Witam. Na gali Spartan Fight 4, już regularny gość gali Spartan Fight. Powiedz, wiemy, znaczy nie wiemy w zasadzie, co się dzieje w kwestii twojego pojedynku. Czy ty możesz powiedzieć, cokolwiek się dzieje? Ja też nic nie wiem, na razie nic się nie dzieje, no czekam na ofertę walki od Bellatora i jak na razie nie mogę się doczekać. Po ostatniej wygranej zostałeś trochę w Stanach Zjednoczonych, żeby poćwiczyć, tam trenowałeś u Grega Jacksona, zdaje się, tak? Co ci to dało, jakby takie najcenniejsze twoje doświadczenia i z kim? Znaczy to był tylko tydzień treningu, więc bardziej pod kątem takim, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak trenują, coś podpatrzyć. No i było to ciekawe doświadczenie, fajnie zobaczyłem jak oni trenują, miałem okazję posparować z Donaldem Cerrone. Szkoda, że nie była akurat BJ Penna w tym czasie, jak ja tam byłem, bo parę dni wcześniej dowiedział się o tym, że nie zawalczy, bo go złapali na jakieś tam z kropówką, coś tam, jakieś zamieszanie. No i przestał trenować, nie wiadomo jak tam, był w treningu, nagle mówią, że nie walczy, no to sobie zrobił wolne. No i niestety nie miałem okazji się z nim pokulać, a chciałem bardzo, nawet nie tyle pod MMA, co w brazylijskim jiu-jitsu, czy tam w grapplingu się z nim pokulać. No może jeszcze tam kiedyś wrócę i będę miał taką okazję. Fani prowadzili aktywną kampanię na rzecz twojego starcia z Bensonem Hendersonem, nawet ty to wrzuciłeś, bo spodobał ci się ten pomysł. Przyznam, że nie jestem w stanie w ogóle rozgryźć matchmakingu Bellatora, bo w zasadzie zawodnicy tacy jak ty, którzy wygrywają, co jakiś czas coś tam przegrają, ale jakby nadal jesteś trzymany tak jakby z zewnątrz. Dlaczego? Znaczy... Ciężki temat, żeby coś powiedzieć, a nie podpaść. Dokładnie, no. Myślę, że no, Bellator ma tutaj w tym jakąś swoją taką politykę, chce promować tych zawodników, którzy są znani w Stanach, którzy już są w jakiś sposób rozpoznawalni. I trochę pewnie nie na rękę jest im dawać kogoś, z kim ewentualnie mogliby przegrać i... No i wtedy dla nich by była tak jakby gorsza sytuacja, więc no, by zniszczyli tego zawodnika. Myślę, że to wynika trochę z tego, chociaż tak naprawdę faktycznie niektóre ruchy Bellatora są takie nieprzewidywalne i czasami faktycznie nie mam pojęcia, o co im chodzi. No nie wiem, dlaczego mnie nie dali na galę do Londynu, co tak naprawdę... marketingowo i w takim sensie sprzedania gali, czy tam nawet sprzedania paru biletów, myślę, że bardzo dobrze by im wyszło. No i jest parę takich rzeczy, których ciężko odgadnąć. Wiesz, kilka faków w stronę Scotta Cookera i jesteś w stanie wywiązać się z tego kontraktu. Znaczy w sensie pozbyć się w razie czego. Oczywiście żartuję. Powiedz, najnowsze zmiany w Stanach Zjednoczonych, które wchodzą odnośnie przepisów, czyli tam odnośnie podpierania się, odnośnie punktacji pojedynków, tam łokcie z 12 na 6, agresja i tak dalej. To są zmiany, których jesteś fanem? Znaczy największą zmianą jest faktycznie te trzy punkty podparcia, czyli to dotykanie ręką ziemi. To jest. No i punktacja 10-8 szerzej stosowana też. Tak, to według mnie od dawna już powinno być stosowane i jest wielki błąd, że tego nie stosowali, było dużo kontrowersyjnych wyników przez to. No ale a dla zawodników tak typowo taki podczas walki to będzie właśnie problem, czy jakby zmiana właśnie ta w tym dotykaniu ręki. Często pod klatką zawodnicy bronią się, ja też tak robię, że gdy jest jeszcze dopychany do klatki, często się kładzie tą rękę na macie i wtedy już wiemy, że te kolana na głowę nie mogą być uderzane. Więc tutaj teraz będzie trzeba spędzić trochę czasu, żeby ten taki nawyk, który już każdy sobie wyćwiczył, żeby się go oduczyć i zacząć inaczej to bronić, zacząć inaczej pracować pod klatką. No czy jest to dobre, to zobaczymy jak to będzie wyglądało w walce. No, zmienili to dlatego, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś specjalnie z tą jedną ręką na macie idzie z trzema punktami podparcia, żeby nie dostać kolana. No więc może jakoś dla widowiskowości będzie to miało przełożenie, ale za to może być kilka fajnych knockoutów, przynajmniej na początku, gdy ludzie jeszcze będą o tym zapominać. Myślę, że parę tych kolan na głowę fajnych będzie. Tak, to będzie ciężko się oduczyć. Bardzo dobrze się rozmawia, ale szykuje się bardzo dobry pojedynek, więc idziemy. Dziękuję bardzo, no na pewno będę oglądał. Dziękuję. Teraz powiesz, a to nie ten pojedynek. Pomyliłem się, myślałem, że walczy Dawid Żywica, a to jest pojedynek K1, my jesteśmy o MMA. Czy idealnie dla ciebie byłoby takim scenariuszem, żebyś jeszcze w tym roku walczył, czy w ogóle, czy ty jako zawodnik prowadzisz kampanię w ogóle, znowu powtórzyłem w ogóle, czy prowadzisz kampanię na rzecz swoich kolejnych pojedynków, czy po prostu pozwalasz, żeby to się toczyło swoim biegiem? Chcę walczyć jak najwięcej i
po każdej, no teraz w ogóle po tej walce ostatniej, to chcieliśmy zawalczyć w Londynie, no i pisaliśmy cały czas do Bellatora, żeby mnie dali na tą galę w Londynie. Tego nie zrobili, później obiecali nam, że będę walczył we wrześniu, jak na razie też się nie zapowiada, żeby tak było, więc no to nie zależy ode mnie, no ja chciałbym w tym roku przynajmniej jeszcze raz zawalczyć, przynajmniej, no dla mnie tak idealne takie rozwiązanie to by było mieć te 3 walki w roku, no w zeszłym roku miałem 2 i w tym też zapowiada się, że będą tylko 2 walki, więc troszeczkę za mało. Ostatnio z Dave'em wygrałeś, pomściłeś tą pierwszą przegraną, czy takim kolejnym właśnie krokiem dla ciebie byłoby wymarzonym, żeby pomścić poprzednie porażki, czy po prostu, czy nie zależy ci? Nie mam jakoś takiego czegoś, że na siłę muszę się zrewanżować. Fajnie było się zrewanżować Jansenowi, no ale chcę walczyć z zawodnikami lepszymi od ciebie, czy tam wyżej notowanymi. Czyli no, zostając w Bellatorze, walcząc dalej w Bellatorze, no na pewno takim w przyszłości tym zawodnikiem byłby Chandler, czyli tak no siłą rzeczy byłby kolejny rewanż. No i tak, no chcę z nim walczyć dlatego właśnie, że jest jakby wyżej ode mnie, jest wyżej w rankingach, a nie dlatego że właśnie, że mam się jakoś zrewanżować i na tym mi specjalnie bardzo zależy. Mhm. Powiedz, jak jest z tymi testami antydopingowymi w Bellatorze, bo UFC, z tego co rozumiem, oni wynajęli organizację USADA jako prywatną firmę, organizację, której płacą, żeby oczyszczali sport. Jak to jest w Bellatorze, czy to też jest tak mocno jak tam, bo jak widać głowy lecą na lewo i prawo? No w Bellatorze trochę mniej chyba niż w UFC. No wczoraj, tak, czy dzisiaj w nocy, kto? Gillard, tak. Melvin Gillard. Ale to nie były jakieś tam sterydowe, to było coś innego, jeszcze nie doczytałem, nie zdążyłem, bo na galę jechałem. Tam chyba nie chcieli tego podać, tak. Ale w Bellatorze jest ta różnica, że tam faktycznie zajmują się tym tylko komisje stanowe. Hmm. Więc w zależności od tego, w jakim stanie jest gala, takie są testy. Byłem w Stanach, gdzie testy były, no faktycznie były, że tam i przed walką, i po walce, i w czasie całego pobytu w szatni był jakiś komisarz tam z tej komisji i pilnował, żeby nic tam nie robić, nic nie pić. Nawet w szatni nie można było się napić niczego poza ich wodą podostarczoną. No a walczyłem też w Stanach, w którym w ogóle nie było żadnych testów ani przed, ani po i robiło się całkowicie co chciało, więc no tutaj wszystko zależy od jakim to jest stanie. Czyli w kraju jesteś bezpieczny, znaczy w sensie nie sugeruję, że mówię zawodnicy spoza Stanów Zjednoczonych. Tak, no i zawodnicy spoza Stanów i ci zawodnicy w Stanach Zjednoczonych w Bellatorze nie są testowani między walkami, więc tutaj ta możliwość dopingu jest dużo większa niż w UFC. Dobrze, w takim razie... Tak. Dlatego chcę iść do UFC, bo mi się to podoba, mi się ta cała walka z dopingiem bardzo podoba i jestem za tym, żeby tych testów było jak najwięcej, żebym sam nie musiał, nie czuł tej różnicy, jak idę do walki, że mam jakiegoś przeciwnika na sterydach i nie mogę sobie z nim poradzić. No. Przez to, że nie biorę tych sterydów, chciałbym, żeby mnie do tego nie zmuszali, a jak okaże się, że tych testów nie ma, że jest to dozwolone, no to wtedy siłą rzeczy, jak będę wychodził, wszyscy będą, to żeby im dorównać, ja też będę musiał brać, więc no tego nie chcę. Śmiała deklaracja, zrobię angielskie napisy aż do tego wywiadu. Dziękuję bardzo. Dzięki.